się Mateusz Post i naprawdę poznałem Jezusa Chrystusa, oddałem Mu swoje życie i chcę Wam podzielić się z Wami moim świadectwem, bo w przeszłości byłem osobą lękliwą, izolowałem się od ludzi, spędzałem mnóstwo czasu sam, grałem w gry komputerowe, oglądałem seriale, siedziałem sam w domu, bo bałem się wyjść do ludzi, bałem się izolacji. Nie wiem, czy też niektórzy z Was tak mają, że boją się, co inni o Was pomyślą, wstydzą się, że popełnią jakiś błąd, że popełnią jakiś błąd i przez to źle wypadną w oczach ludzi, że wstydzą się jakichś swoich wad, wstydzą się jakichś Waszych swoich słabości. Chcę Wam powiedzieć, że to nie musi tak być. Czy niektórzy z Was są poniżeni? Czy są tacy poniżeni ludzie, którzy nie czują się dobrze z samym sobą? Czy nie czują się dobrze wśród ludzi? Ja byłem taką osobą. W podstawówce i gimnazjum ludzie się ze mnie śmiali. Bardzo dużo chorowałem w dzieciństwie i przez to miałem zaległości, miałem problemy z nauką. Nie ogarniałem życia, nie ogarniałem świata. Byłem tak nieogarnięty, że dopiero w czwartej, piątej klasie podstawówki nauczyłem się, jak sznurować buty. Nosiłem okulary. Nie umiałem się dogadywać z ludźmi. Ludzie się ze mnie śmiali, wyszydzali mnie. Nie znajdowałem akceptacji. Dokuczali mnie i byłem bity przez moich rówieśników. I w podstawówce i w gimnazjum źle się z tym czułem. Dlatego izolowałem się w domu, bałem się wychodzić, bałem się zaufać ponownie. Bałem się tworzyć bliskie relacje i przyjaźnie. Bałem się, że nigdy nie znajdę sobie dziewczyny, że nie poradzę sobie w życiu, że nie dam rady, że życie jest zbyt skomplikowane dla mnie. Ale poznałem Jezusa, On mnie uratował. Dowiedziałem się, że mogę Mu oddać swoje życie, że prawdziwie umarł za mnie na krzyżu, że wziął moje niemoce i choroby i mogę się czuć dobrze ze sobą i mogę być szczęśliwy i mogę żyć prawdziwym życiem, mogę być zdrowy, silny i spełniać się, spełniać swoje pasje, że mogę wyjść do ludzi i czuć się dobrze w każdym miejscu, sam i z ludźmi, wśród ludzi. Chcę Wam przedstawić takiego Boga, że możecie Mu oddać życie, że możecie też być szczęśliwi, że nie musicie być smutni, nie musicie się izolować. Możecie być wśród ludzi, możecie wychodzić i być pewni siebie wszędzie, gdzie jesteście. Amen.